Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek New Home Medieval Village. Proszę Państwa, zadałem twórcy pytanie odnośnie wprowadzenia języka polskiego. Twórca kilka dni temu odpowiedział mi, że może wprowadzić ten język, no i wprowadził, tylko że my sobie tutaj pogadaliśmy troszeczkę na temat jakby sposobów wprowadzenia tego języka. Tutaj mamy przykład dla przykładu. To jest właśnie to samo, nie? Generalnie rzecz ujmując, no jest kilka błędów, tak? Jest kilka błędów, więc na początku nie przejmujmy się. Ja zostałem poproszony przez twórcę o pomoc w jakby korekcji tutaj tego języka, jeżeli chodzi o nasz ojczysty języczek, więc postaram się pomóc. Już wysłałem kilka poprawek do twórcy na maila, w związku z tym on tam w wolnym czasie i przy najbliższej aktualizacji powinien to ogarnąć. Natomiast co do tych błędów, no to mamy tutaj instruktaż. No może to zostać, ale lepiej byłoby ogarnąć to jako samouczek, więc to też zasugerowałem. Tutaj w opcjach mamy w ogóle trochę rzeczy do zmian, ponieważ pierwsza zasadnicza kwestia, no tutaj blisko, twórca użył tego tłumaczenia bezpośrednio z Google Translatora, ponieważ blisko rzeczywiście wyświetla się, ja to sprawdziłem, wyświetla się pod hasłem close, ale to jest blisko na zasadzie I am close to you. A jeżeli chcemy zamknąć, no to wiadomo, no to zamknij. Zamknij, nie blisko. Berło to samo. Tutaj tak na dobrą sprawę, jeżeli sobie podmienimy to na język angielski, to mamy interfejs, tak? I rzeczywiście, słuchajcie, Google Translator tłumaczy głupkowato to jako berło. Nie wiadomo dlaczego. Natomiast to zostanie zmienione. Mam nadzieję, że tutaj no, pomoc okaże się przydatna z mojej strony. Zobaczymy. Też zasugerowałem, żeby zamiast zastosować, daj zastosuj, skoro zamknij, bądź dałem alternatywę jako anuluj. Zobaczymy, co będzie. Tak czy inaczej, my sobie wejdźmy tutaj do tej naszej Pabellandii. Ponieważ coś się tu u nas dzieje. Mamy w dalszym ciągu 694 monety. Ach, ale muzyka jest piękna. Really, music is beautiful. Twórca ogląda te filmy, więc się ucieszy. No dobra, jeżeli chodzi generalnie tutaj o kolejne rzeczy, które bym chciał wykonać, no to widzę, że cały czas mam zapotrzebowanie, a właśnie tutaj nie sprawdzałem, na strefy rolnicze. Słaba reklama, tutaj już widzę, że to trzeba zmienić. To trzeba zmienić, jak najbardziej, nie słaba reklama. Rolnictwo, gdzie ja jeszcze mogę wrzucić rolnictwo? Tutaj śmieliście się, że biblioteka jest koło pól, tak naprawdę. Ale tak, rzeczywiście, czekajcie, biblioteka? No jest. Ale ja odpisałem w komentarzu, że dobrze wykształceni rolnicy to podstawa, prawda? Także niech i tak będzie. Dobra. Co bym tutaj chciał jeszcze ogarnąć? Załóżmy, mamy tutaj to też przetłumaczone. To bym zmienił na duże schronisko. Tutaj posterunek policji, a już mówię dlaczego. Dlatego, że tu jest duży wydział policji, więc tu mógłby być duży posterunek policji, tak? Sadzenie. Chwila. Czy ja tu mam, powiedzmy, dom? A, tu się nic nie zmieści, tak? O, nein. Dlaczego? Dlaczego? Jak ja to badziewnie zrobiłem, no? No nic, a to można tutaj zrobić, powiedzmy, nie wiem, jakiś park, czy czekajcie, może szkołę? Nie. Szkołę nie. Czemu szkoły nie? Bo jest za droga. To faktycznie gdzieś pole trzeba ogarnąć. No dobra. Skoro oni tego pragną, to ja im pole zrobię tutaj. Tylko nie wiem, co można byłoby... Zobaczmy, co my tutaj gdzieś mamy, czy nie mamy farm. Niezła jakość, zobaczcie. Niezła jakość, świetna jakość. Pytanie, czy niebieski jest nadrzędny nad zielonym, czy jest podrzędny? O, to jest pytanie. Napojów nam brakuje. Oh, no! Napoje! Nie, nie, nie.
Dobra, no to blisko tę kartę. Kuźma, teraz to będę miał po lewe. Dobrze, rolnictwo. I spróbujmy to zrobić na takiej oto zasadzie. Żeby było w miarę równo. Czy to jest równo? Powiedzmy. Jakieś większe chyba to pole mogę tutaj ogarnąć. Coś tak nie czuję, tylko widzę. Ale ogarnijmy sobie może tak. Tak. Pytanie tylko brzmi, jak wychodzi... A, woda. Jest tutaj gospodarstwo rolne. Dobrze. Co wy chcecie tutaj robić? Warzywa. Może zboże, słuchajcie. Ziarno. Zboże. Dobra, blisko. No dobrze. To teraz tak. O, jest statek, słuchajcie, czekajcie. Jest statek, kup zasoby, jasne. To ja potrzebuję tak, napoje. Kup. Czego tam jeszcze mi brakuje? A dlaczego nie? Co? Dlaczego on mi wszystkich właśnie nie dawał, kiedy ja klikam wszystkie, no? Ty, dziadu, ty. Aha, i to tyle. Jeżeli bym chciał kupić, powiedzmy... O! Gotówki mi braknie. Znaczy, może nie tyle mi braknie, co... Czekajcie, kupmy to. No, żeby mieli opał. Czy czegoś mi jeszcze brakuje? Mięso mają, to do ziarna to mam od groma. A jak to kuźwa sprzedać? Bo to przecież... Będę musiał zapytać. Owocki. No, na owocki to mi nie starczy, ale zobaczmy... Orzesz ty, synu. Dobra, kupmy tyle może. Kupmy tyle. Na chwilę im wystarczy. Owoce został kupiony, słaba jakość. No dobrze. To teraz tak, jeżeli chodzi, słuchajcie, o tych mieszkańców takiego, powiedzmy, wyższego tieru, którzy mają do nas tutaj przypłynąć, no to my musimy zwiększyć atrakcyjność wiochy. I teraz ta atrakcyjność wiochy... Aktualne doświadczenie, bla, 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 wynadę monety, tutaj mamy jakby historię. Odblokuje się na następnym poziomie, czyli na poziomie 5. No dobra, to blisko. I teraz dalej. Gospodarka. Zły podatek od domu. Co, kuźwa? Ja wiem, o co tutaj chodzi. To jest od tych... To nie jest zły podatek od domu, to też będę musiał poprawić. Od razu sobie print screena zrobię. Screenshota, kuźwa. I później to przetłumaczę, żeby było dobrze. I podeślę. Przyzwoity podatek od domu. Nie, bo to jest... Generalnie chodzi o te kiepskie domy. Później o te trochę bardziej... O, właśnie, tu jest dobrze. Podatek od zamożnych domów, tak? I tak dalej. Podatek rolny. O, no to jest fajne, akurat fajnie to nazwane. Podatek rolny to by mogło zostać. Zamożny podatek handlowy. Nie no, kuźwa. Dobrze to brzmi. No w każdym razie... Dzienny zysk mamy na poziomie 99 monet, więc to jest okej. Wychodzi na to, że więcej farm by się przydało, bo farmy... Cztery farmy generują bardzo, bardzo duży ten podatek, natomiast no, domy również. Okej, nie ma co narzekać, słuchajcie. Coś tam zarabiamy. Ale domki... Schronisko. Te schroniska są ważne, słuchajcie. Schroniska są ważne ze względu na fakt, że tutaj przebywają ludzie, którzy przypływają statkami. I oni tymczasowo osiedlają się tutaj w tych schroniskach, po czym potem sobie ogarniają chałupy, nie? Dobrze. Tutaj mamy studnie. Jeszcze mogę postawić domy, załóżmy, gdzieś tu. Biedny dom. No. To na pewno. Jak w takiej wiosce mieszka, jak my żeśmy mu tutaj zbudowali, to biedny ten dom. Tutaj mogę też domek postawić. Czemu nie? Okej. Dobra. Teraz pytanie brzmi. Przyspieszmy czas. Deszcz pada.
Jest listopad, słuchajcie. Pytanie brzmi, czy będzie śnieg, bo jeżeli będzie śnieg, to warto byłoby trochę więcej drewna ogarniać. O, znowu mogę kupić zasoby. To kup wszystkie, to będzie 341 monet, tego drewna opałowego. Znaczy, bo, no tak, no, paliwo. No tak, bo to w angielskiej wersji się zdaje się fuel nazywa. Co bym tutaj mógł postawić, bo tutaj też coś mogę postawić. Oni na razie nie chcą komercji. No i tutaj jakoś brzydko się dostawia. Nawet wiem dlaczego, słuchajcie. Sięgasz tu? Sięgasz. No dobra, to niech tutaj... A ten komercyjny domek, no może stanąć. Czemu nie? Tutaj zdaje się straż pożarna chyba nie sięga. Ale zobaczmy, czy możemy coś lepszego postawić. No szkołę możemy postawić, tak? Ale szkoła, no kosztuje utrzymanie. Policja. A właśnie, bo my mamy tutaj troszeczkę przestępczości, więc policję... Ja bym chętnie gdzieś tutaj ogarnął. A, bo to 4000 kosztuje. To kuźwa, klikam. A to 4000 kosztuje. Nie, no to musimy się wstrzymać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o kwestię przybycia tych lepsiejszych takich osadników, no to ja mam już dla nich strefę wyznaczoną. Ogólny stan zdrowia, ogólna edukacja, ogólne bezpieczeństwo i ogólne szczęście. No to trzeba im to podnosić. Tylko, że chciałbym właśnie... Policję chyba gdzieś tutaj ustawimy. No, tak żeby zwiększyć bez... O, a, kurde! Gościu tutaj zarąbał jakąś portmonetkę, torebkę kobici, nie no. Znaczy, bardziej to worek. Ale tak było. Nie oszukuję. Z 26 listopada 1800 roku. Ludzie sobie żyją. 121 osób, jak na razie. Domy są. O, nie. No właśnie, tutaj też jest. Budynki pod ostrzałem. Ja też tutaj zrobię screenshota. Żeby później to przetłumaczyć poprawnie. Jeden budynek jest pod ostrzałem. No okej. Ale przyjechali tutaj już z brygady antyterrorystycznej, także budynek pod ostrzałem nie będzie, już jest budynek został uratowany. W porządku, no to teraz tak, ja proponuję, żeby może już nauczeni przykrym doświadczeniem z tą drogą nieszczęsną, ogarnąć drogę jakoś tak może szerzej, żeby się druga linia domów zmieściła. Gdzieś bym to chciał zrobić tak, żeby było w miarę równo. Wydaje mi się, że tak w miarę równo będzie. Pyk. Mamy to. No dobrze, no i teraz. Nie, to chyba nie wyszło równo, kuźwa. Ale dobra, no niech będzie. Teraz tak, jeżeli chodzi o wodę. Tutaj mamy wodę, to spokojnie dotąd mogę domy stawiać. Postawiamy miejsca, tak żeby się... O, no i teraz styknie. Stawiamy tutaj wszystko, żeby oni mogli się na spokojnie osiedlać. O, już się osiedlają, proszę bardzo. Jeszcze jeden tutaj wcisnę, on będzie w zasięgu wody. O, będzie, na luzaku. Dobra. Aha, bo to mi dzwoniło czas. Przyspiesz, chłopie, przyspiesz. Ciekawy jestem, czy śnieg spadnie. Nie wiem, czy już o to pytałem, czy nie. Natomiast tu można byłoby linię drzew posadzić dla przykładu. Nie wiem, czy to zwiększa atrakcyjność, czy też nie. Zaraz może tu będzie gdzieś napisane. Posadź drzewa, aby upiększyć otoczenie budynków. No, to proszę bardzo. To sadzimy. 1, 2, 3, 4. Może być, na razie tyle. I budynki już są upiększone, otoczenie też i tak dalej. Dlaczego tutaj można było napisać otoczenie, a w ustawieniach, w opcjach jest kuźwa atmosfera? I berło. To, swoją drogą to berło to mi się z kiblem kojarzy. Nie wiem dlaczego, ale jak tylko to zobaczyłem, to od razu o kiblu pomyślałem.
Dobra, zobaczmy, jak tam nasze przychody. 188. Możesz ty, synu. No dobra, to policja teraz. Policja, dosyć istotna kwestia. Policaje. O, i policaje się tu zmieszczą, ale zobaczcie, jaki jest obszar. Spory obszar jest działania policji. Więc ja bym go może mieścił jakoś gdzieś tutaj. Aczkolwiek... No dobra, niech sobie tutaj stoi. Myślę, że tu akurat będzie dobre wyjście z sytuacji, żeby policaje były. I teraz zobaczmy 66. No. Owocków zabrakło. O, nein. Dlaczego? Nie. Proszę, ostatek. O. Możemy dla przykładu... zapauzujmy. Możemy dla przykładu wybudować więcej doków i wówczas będzie... Znaczy, tak przynajmniej jest ten. No, jak to się nazywa? Tak przynajmniej powinno być, że więcej statków powinno przyjeżdżać. Warzyw nie. Przecież my produkujemy warzywa. Ale mięsko jak najbardziej. To tak. Kup. Swoją drogą, to tego mięsa to będziemy teraz potrzebowali od groma. Jak tam napoje? Też mogę kupić. Ile tam mam hajsu? No, mam trochę pieniędzy, dobrze. No to mogę kupić. Przyprawy. My ogarniamy przyprawy? Tak, jak najbardziej. Do świetnej jakości. I bardzo dobrze. Za to odzież możemy kupić. I... No i jeszcze to paliwo kupię. To drewno. Niech i tak będzie. No i dobra, całą resztę mamy ogarniętą. Dobra, to blisko. No i dobrze. Jak tutaj wygląda sytuacja? Aktualne doświadczenie. Doświadczenie wymagane do następnego poziomu 170. Dobrze. 8 wieśniaków się przeniosło prawidłowo, ale to i tak jest za mało. Potrzebowalibyśmy... No właśnie, czego my byśmy potrzebowali? Potrzebowalibyśmy tej cholernej szkoły, tylko problem polega na tym, że to jest wszystko drogie. No i dodatkową remizę strażacką 2000. Szkoła 3,5. No więc właśnie. I duży hostel, tak się zastanawiam, hostel o większej pojemności, ale czy... Mamy jeden port tak naprawdę. Więc nie jestem przekonany, czy byłaby taka potrzeba. Znowu potrzebuję pól. Ja cię kręcę. To jest po prostu masakra jakaś. Ciekawe, czy takie malutkie poletko, takie tyci by tutaj się zmieściło. No, zmieścić to by się pewnie zmieściło. Proponuję, żeby może tutaj drogę przeprowadzić. Przyspieszmy może czas. Ale śniegu nie ma. To mnie bardzo rozczarowało, słuchajcie. Generalnie jest dokładnie tak samo jak w rzeczywistości. Nie ma śniegu. Święta zapasem, śniegu brak. No, zrobimy tak. Tutaj, jeżeli chodzi o tę drogę, to też postaram się jakoś to... Ojejku. Niewiele co widzę. Wiecie co? To jest dosyć oryginalny system tutaj twórca stworzył, jeżeli chodzi o pokazywanie tych linii, tylko ja bym chyba bardziej wolał, żeby o nie! Żeby pokazywało mi kąt. Wiecie, tutaj, żeby kąt pokazywało, tak? Jak stawiam drogę. To by było chyba o wiele lepsze rozwiązanie. Bo tak na dobrą sprawę w obecnej chwili to ja to i tak robię na czuja. Dobra. Tutaj coś mamy, jakoś to wychodzi. Lepiej lub gorzej. No to zobaczmy, czy ja mogę takie poletko tutaj zrobić, które biegłoby, załóżmy, stąd. A, tu już za długie będzie. A, widzicie, i tak jest krzywo ta droga. Mówiłem. O, można. Można takie poletko. Niech sobie będzie. Czemu nie?
I tutaj co? I tutaj mogę, załóżmy, moment, czego my nie robimy praktycznie? Znaczy, taka kiepska produkcja tego zboża, ale przypraw też. Mhm. To tu będą, nie to chciałem, to chciałem. Tutaj będą przyprawy. O, przyprawy można tutaj dać. No dobra. Jeżeli chodzi o zboże, to wydaje mi się, że trzeba byłoby większe pole ogarnąć. Takie tutaj, jop, twój majs, takie wielgachne. Byłoby dobrze. No dobra, to co? To ja w takim razie stawiam jeszcze więcej domów. Czy tutaj mogę? Pyk. I pyk. I tutaj nie wiem, czy będzie zasięg do wody. Chyba nie, ale zaraz się przekonam. O, no tu już może nie być zasięgu. No to trzeba będzie studnię kolejną postawić, ale tędy puścimy drogę. Będzie, myślę, dobrze. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajka, zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie subujecie tego kanału. Zapraszam na naszego kanałowego Discorda. Jeżeli wy macie jakieś sugestie odnośnie tej gry, piszcie w komentarzach, ponieważ mam stały kontakt z twórcą i obgadujemy różne tutaj rzeczy, które można było by jeszcze dodać wraz z innymi youtuberami i graczami, którzy mają dostęp do New World. New Home, przepraszam, New Home. Medieval Village. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa. Ostatnio mi się język coś plącze i nieskładnie gadam, sorry.